wynik niestety nie odbiega od tych, które osiągaliśmy ostatnio. Jednak wartym zaznaczenia jest to, że widać poprawę w grze i dobrym jest to, że też otwieramy wynik meczu. Szkoda, że później tracimy nad tym meczem kontrolę. To jest trochę druga sprawa. To znaczy tak, może nie powiedziałbym, że tracimy kontrolę. Tak, fajna realizacja pomysłu na ten mecz przez zawodników, szczególnie w pierwszej połowie. I tak jak mamy już sytuację w 30 sekundzie meczu, tak jak za chwilę strzelamy bramkę, tak jak mamy kilka fajnych wyjść do ataku szybkiego, tak mieliśmy grać, taki był nasz pomysł na ten mecz. Wiedzieliśmy, że nie możemy pójść na wymianę ciosów z Mazowią. Chyba to nie jest ujmą dla zawodników naszego zespołu, bo jeśli powiem, że Mazowia to zespół o największym indywidualnym potencjale, jeśli chodzi o naszą ligę, więc wiedzieliśmy, że szukaliśmy tego pomysłu. Uważam, że znaleźliśmy niezły pomysł na to, w jaki sposób wygrać tutaj mecz. Szkoda tej na pewno, jeśli chodzi już zamykając kwestię pierwszej połowy, szkoda na pewno tego rzutu karnego, bo tam zabrakło nam kilkunastu sekund, trochę chaosu w polu karnym, z którego wynik rzut karny, bo to nie była też przemyślana akcja Mazowi, tak? To był jakiś, piłka się gdzieś tam odbija, wybijaliśmy piłkę, trafialiśmy w siebie nawzajem, więc szkoda tej bramki, bo ta bramka na pewno nam nie pomogła i może nie tutaj był problem, ale tak jak w początkowej fazie meczu gdzieś tam Mazowia dużo nas szyła środkowym sektorem, dużo grała po ziemi, tak za chwilę fajnie się do tego ustawiliśmy, fajnie zaczęliśmy na to reagować, mieliśmy z tego dużo odbiorów i szkoda, że ta pierwsza połowa nie skończyła się wynikiem 1-0. Co do dalszego przebiegu meczu, może nie źle zaczynamy, ale fajnie też reagujemy na to, że Mazowia wychodzi na prowadzenie, bo za chwilę stałym fragmentem doprowadzamy do remisu i tam dzieją się rzeczy, przez które przegrywamy mecz, bo jeśli mamy mieć pretensje do zawodników o cokolwiek, to o trzecią bramkę dla Mazowi, bo straciliśmy ją w głupi sposób, mamy aut wysoki i możemy budować wysoko, a sami gdzieś tam napędzamy pressing Mazowi, sami za chwilę znajdujemy się w niekomfortowej sytuacji, gdzie bramkarz wybija piłkę i z tego Mazowia nam strzela na 3-2. Z drugiej strony reagujemy też dobrze, uważam, bo może nie strzelamy bramki, ale mamy sytuację bramkową Darka Zjawińskiego i ja nie zgodzę się tutaj z arbitrami na tego spotkania, bo dla mnie to jest wypaczenie w wyniku meczu, bo dla mnie jeśli nasz zawodnik strzela i piłka leci w kierunku bramki i trafia ona w rękę, to ja nie chciałbym rozmawiać na temat naturalnie czy nienaturalnie ułożonych rąk przy zawodnika. Jeśli nie byłoby tej ręki, to by jest dla nas bramka, więc dużo się teraz mówi o takich rzeczach, dużo mówi się o rzeczach typu szacunek dla arbitrów, Facebook i inne portale społecznościowe są zasypywane materiałami wideo, które fajnie się ogląda, ale z mojej perspektywy jako trenera nie bardzo wiem, co one mają na celu uzyskać. Ja mogę założyć hashtag szacunek dla trenerów, bo ja uważam, że takimi decyzjami i to nie są decyzje odosobnione, może za bardzo się rozgadałem na ten temat, ale to nie są decyzje, które zdarzają się dzisiaj, a nie zdarzały się one w przekroju całej rundy. Gdzieś tam Warszawa huczy na temat tego, że w Błonie może być zmiana trenera, bo są słabe wyniki, a z drugiej strony ja osobiście zajmuję się tym, pochłania to moje tak jakby całe życie i ja się przygotowuję do meczu. Ja dzisiaj mogę być krytykowany za to, że przegrałem mecz, ale ja dzisiaj w dużym stopniu przegrałem mecz przez decyzję sędziów, bo tak jak mówię, no my w 83 minucie powinniśmy mieć rzut karny i nie mamy tego rzutu karnego. Ja pod hasłem szacunek dla sędziów oczekuję sprawiedliwego sędziowania. Ja nie oczekuję wymyślania cudów, nie oczekuję gwizdania różnych rzeczy, ale oczekuję sprawiedliwych decyzji. Skoro Mazowi należał się rzut karny w pierwszej połowie i go dostała, to nam należał się też rzut karny w drugiej połowie i ja oczekuję, że też powinniśmy go dostać. To znaczy tak, no my do każdego meczu przygotowujemy się tak, jakbyśmy mieli z planem, żeby go wygrać i niezależnie, czy to jest Mazowia, czy w poprzedniej kolejce Przasny, szukamy pomysłu i szukamy takiego sposobu grania, który da nam w danym meczu 3 punkty. Dzisiaj tak, uważam, że błędy zawsze będą się zdarzać, ale fajna realizacja planu przez zawodników. Okej, Mazowia tą jakością zmian też na pewno przychyliła dzisiaj wynik na swoją korzyść, bo zmiany, jeśli się patrzy, kto wchodził na zmiany w Mazowi, jaki to dało impuls zespołowi, bo na pewno nie spadła ich jakość, ale jeśli chodzi o jakość grania, wyglądało to lepiej, to na pewno to dzisiaj im dało zwycięstwo, dlatego
tak jak dzisiaj, tak samo za tydzień będziemy przygotowywać zespół i szukać będziemy przez ten cały tydzień w tym całym mikrocyklu takiego pomysłu, który da nam 3 punkty z KTS-em Weszło. Czy on będzie taki sam jak meczu z Mazowią? Na pewno nie, bo nie ma dwóch takich samych drużyn, ale na pewno będziemy szukać słabszych stron KTS-u, będziemy szukać pomysłów na to, żeby wygrać ten mecz. Wynik satysfakcjonujący, jak najbardziej. Chcieliśmy takim mocnym akcentem zakończyć rundę grając u siebie jako gospodarz. Czy to się udało? Myślę, że po analizie na spokojnie gdzieś będę w stanie na pewno powiedzieć więcej. Pierwsza połowa, iluzoryczna kontrola, niby przy tej piłce byliśmy. Stwarzaliśmy przewagi w bocznych sektorach, ale troszeczkę za wolno tą piłką operowaliśmy. No i takich klarownych sytuacji gdzieś tam nie mieliśmy. Kuriozalne zachowanie, jeżeli chodzi o pracę w defensywie i tracimy bramkę. Takie bramki nie mogą nam się przytrafiać, jeżeli chodzi o naszą pracę, bo to dwa błędy dwóch zawodników, no fatalne wręcz. Fatalne, ale chwała chłopakom za to, że dalej cierpliwie pracowali, że konsekwentnie pracowali przede wszystkim i co mnie cieszy i co często powtarzam na odprawach, że mamy bardzo równy skład, jeżeli chodzi o głębie. Czy wejście Michała, czy wejście Masłowskiego naprawdę bardzo dużo nam dało, jeżeli chodzi o tą jakość ofensywną. Generalnie zawodnicy, którzy wchodzą z ławki rezerwowych, dają dużo ożywienia i dużo tlenu temu zespołowi i bardzo się z tego cieszę. Chciałbym jeszcze na koniec podziękować kibicom, którzy nas bardzo licznie i mocno wspierali w przeciągu całej tej rundy. Mam nadzieję, że zakończymy tą rundę dobrym akcentem i 3 punkty powędrują na nasze konto i będziemy mieli spokojną zimę do przygotowań i zastanowienia się nad tym wszystkim, jak dalej i w którym kierunku iść, bo na pewno kilka modyfikacji jeszcze nasza gra potrzebuje. Witam Cię, Kosti, po meczu pełnym wrażeń. Zaczęliśmy go dobrze, a nawet bardzo dobrze. Jednak potem nie było już tak dobrze, szczególnie z jedną sytuacją, ale o tym zaraz. Na początek poprosiłbym Cię o krótki komentarz po meczu. Uważam, że pierwsza połowa wygląda nieźle, a nawet bardzo dobrze. Trzymaliśmy się swoich założeń, graliśmy dobrze w defensywie. Zespół Mazowi też widać był zirytowany, że ich ataki nie przynosiły skutków, więc przede wszystkim schodzimy do szatni zadowoleni, tak, z pierwszej połowy i nastawieni pozytywnie na drugą. Wychodzimy na drugą połowę i coś, co powtarza się skrupulatnie w tej rundzie. Przestajemy realizować założenia, gramy zupełnie inną piłkę, brak koncentracji w kluczowych momentach, no i to przeważyło dziś, stąd te bramki Mazowi w drugiej połowie. Chciałem się spytać o sytuację, kiedy było już 2-2, Mazowia strzeliła na 3-2 i potem była ta sytuacja Darka Zjawińskiego, gdzie zawodnik jest trafiony w rękę i to oczywiście widać, jednak sędzia nie dyktuje rzutu karnego, nie, w ogóle nie rozmyśla nawet nad tą sytuacją, a była to sytuacja, która mogła nam dać wyrównanie i bardzo cenny punkt w tym meczu. Spojrzeliśmy na tą sytuację od razu, jak tylko zeszliśmy po meczu do szatni, no ewidentny karny, więc, ale to jakoś mnie to bardzo nie dziwi, bo to też się powtarza bardzo regularnie, że wiele rzeczy dzieje się na naszą niekorzyść. W tym wypadku, no tutaj decyzja sędziego. Ja tą rękę widziałem, myślę, że ze 40 metrów byłem od sytuacji i widziałem, że ta ręka ewidentnie była, bo zawodnik stał frontalnie. Sędzia był bardzo blisko całej tej sytuacji. No, powinien wskazać na 11, tego nie zrobił. Ale pomijając całą tą sytuację, uważam, że zespół Mazowi miał jeszcze kilka innych kluczowych okazji, które mógł wykorzystać na bramkę. Aczkolwiek no, przystanie 3-2, gdyby do tego karnego doszło,
grałoby nam się o wiele łatwiej, tak? Możliwe, że ten remis byśmy nawet dowieźli.